Zupełnie nie wiem, żeby było jasne, co zrobiłem lepiej, inaczej. Być może lepszy był tytuł, być może lepsza była miniatura, być może w końcu udało mi się nakręcić odcinek o ciekawej treści. Dzień dobry, dzień dobry, odcinek ostatnio popełniłem i nie byłoby w tym nic dziwnego, oprócz tego, że ten odcinek wyjątkowo, mówiąc kolokwialnie, zażarł. Co to oznacza? To oznacza, że jak oglądasz ten dzisiejszy, to liczba wyświetleń tamtego prawdopodobnie przekracza albo zbliża się do 20 tysięcy, co jak na mój niszowy kanał jest super wynikiem i bardzo serdecznie Ci dziękuję, drogi widzu, za za każde pojedyncze wyświetlenie, za każde pojedyncze obejrzenie. Zupełnie nie wiem, żeby było jasne, co zrobiłem lepiej inaczej. Być może lepszy był tytuł, być może lepsza była miniatura, być może w końcu udało mi się nakręcić odcinek o ciekawej treści. Nie wiem, ale tak jak mówię, zażarł. I w związku z tym, że obejrzało go tak dużo osób, to zaczęły się pojawiać też komentarze, że nie tylko że ten chłop nie zna się zupełnie na nieruchomościach, to jeszcze popełnia mnóstwo błędów językowych i musi się wrócić do szkoły. Szkoda, trochę przykro, że z całej tej merytoryki ludzie wyłapali, niektórzy ludzie wyłapali tylko to, że gdzieś tam się przejęzyczyłem albo popełniłem błąd, ale zdarza się prawdziwa cnota, krytyk się nie boi, jestem tylko człowiekiem. Pomyślałem sobie natomiast, że skoro są święta, prima aprilis, w dzisiejszym odcinku nie będzie nic o nieruchomościach, proponuję Ci natomiast zabawę. Za chwilę przedstawię krótką historię kanału i w czasie przedstawiania tej historii popełnię mnóstwo błędów językowych, które na co dzień funkcjonują w naszej pięknej polskiej mowie. Spróbuj się zmierzyć i wyłapać i policzyć, ile ci się uda wyłapać. Będzie ich minimum 10, a pewnie dużo, dużo więcej. Napisz w komentarzu, ile znalazłeś, może wylistuj, co ci się udało. No i tak nam ten odcinek upłynie. Obiecuję, że już w kolejnym znowu wracamy do nieruchomości, ale dzisiaj w związku z tym, że tak jak mówiłem, są święta i prima aprilis, to proponuję ci taki swoisty challenge. Dojedź mnie. I pokaż, wypunktuj, ile popełniłem błędów w czasie takiej krótkiej, króciutkiej wypowiedzi. Sprawdź swoją znajomość języka polskiego. Zainteresowany, zapraszam do oglądania. Ech, mogą być jeszcze problemy z dykcją, dlatego postaram się mówić powoli, żeby te błędy było łatwo wyłapać. Gotowy? Zaczynamy! Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że jak tylko włączasz YouTube'a, to odwiedzasz mój kanał i oglądasz kolejne odcinki. To mnie motywuje, by wziąć się do roboty i kontynuować dalej. Cieszy mnie tym bardziej, gdy widzę, że liczba wyświetleń i subskrypcji nie spada w dół. Zazwyczaj biorę na tapetę nieruchomości, ale nie zawsze. W każdym razie staram się bynajmniej nie iść po najmniejszej linii oporu, tylko publikować praktyczne treści mogące się przydać inwestorom w nieruchomości, ale nie tylko. Dla przykładu, chociażby w przeciągu ostatniego półtorej roku. Roku, opublikowałem ponad 70 odcinków, które w tym okresie czasu zostały wyświetlone. Kilkaset tysięcy razy. Opowiadałem m.in. kilka razy pod rząd o tym, jak złym pomysłem był bezpieczny kredyt 2%, jak negatywny wpływ miał na rynek nieruchomości, jak bardzo go rozchwiał i rozregulował. Staram się w każdym bądź razie przy okazji przygotowywania każdego odcinka prezentować przekonywujące poglądy i argumenty, pozwalające jeszcze lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje ten skomplikowany rynek nieruchomości i jak bardzo powiązany jest z innymi gałęźmi ekonomii że na dzień dzisiejszy inwestuję w nieruchomości, które są przeznaczone na wynajem w długim terminie, spora część prezentowanych treści jest dedykowana również temu tematowi. Pozwalam sobie dzielić się praktyczną wiedzą, dlatego, bo na tym rynku funkcjonuję już ponad 14 lat i w tym okresie doświadczyłem wielu ciekawych sytuacji, no dzięki czemu możesz się nauczyć na moich błędach, a nie musisz ich popełniać sam. Zresztą sam rynek w tym czasie dynamicznie zmienił się i rozwinął, nie tylko w zakresie ceny z metra, jeśli chodzi o zakup Nieruchomości, ale też w wielu różnych aspektach. Głęboko wierzę, że to co robię pozwala Tobie, drogi widzu, zdobyć. Praktyczną wiedzę, a jeżeli dla mnie przełoży się na większą ilość subskrypcji albo większą oglądalność, no to mamy wtedy klasyczną sytuację win-win. Wygrywają obie strony. Krótko, krótko, ale wierz mi, drogi widzu, było tego co niemiara. Sam jestem ciekaw, ile tobie udało się wyłapać. <laughs> Wrzuć informację w komentarz, a być może nawet wypisz, gdzie popełniłem fuck up. Dzięki serdeczne za oglądanie, bo to wszystko co na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam jak zwykle do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał. O, i można się też nauczyć, co nieco. O polskiej ojczystej mowie. Za Twoją uwagę już dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymaj się ciepło i czuwaj.